Dzień dobry, Katarzyna Karaśkiewicz. W dzisiejszych informacjach benefis płockiej artystki objazdy komunikacji miejskiej w Płocku, 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a na koniec początek sezonu dla płockiego SMS-u. 80 lat pełnych artyzmu i pasji. W Książnicy Płockiej odbył się benefis Anny Kiny-Cichockiej. W sali kolumnowej Książnicy Płockiej odbył się benefis Anny Kiny-Cichockiej z okazji 80. urodzin artystki. Płocka poetka i malarka jest autorką wielu publikacji, jak chociażby Białe Tango, wydane w 96 roku, czy Miasto z widokiem na rzekę z 2003. To wyjątkowe wydarzenie, o czym przekonywała dyrektor Książnicy Płockiej. Księżnica Płocka zaprosiła na benefis pani Anny Kiny-Cichockiej. To jest płocka poetka, malarka. Kobieta, która zajmuje się wieloma rzeczami, ma wiele pasji i ilość osób, które są dzisiaj na tym spotkaniu, świadczy o tym, że ma bardzo wielu przyjaciół, bardzo wielu znajomych, bardzo wielu miłośników swojej poezji, prozy, malarstwa, bo ona jest po prostu bardzo dobrym człowiekiem, z dużym poczuciem humoru, z dużą wrażliwością na innych ludzi i stąd dzisiaj taki wyjątkowy wieczór w Książnicy Płockiej. Benefis znaczony był liczbami, wydanymi publikacjami i niezliczonymi obrazami, które autorka także maluje. Był również idealną okazją do podsumowań tych 80 lat pełnych pasji i pracy, o których opowiedziała nam sama artystka. Ile namalowałam obrazów, to nie pamiętam i za to proszę mnie nie karać. Natomiast książek akurat tak się złożyło, że mam te 80 lat. 40 lat od pierwszego publicznego, że tak powiem, wydania i 21 książek, łącznie z tą, która wyszła teraz przed świętami, poważnym dziełem dla dzieci, które ma tytuł Kot Filut i Przyjaciele dla czytelników takich przedszkolnych. A tak to piszę w ogóle dla dorosłych, dla dzieci, opowiadania, wiersze, no po prostu, no i jeszcze jak czasem brakuje mi słów, to się biorę za malowanie. Podczas spotkania jubilatka wspominała swoje życie prywatne, zawodowe i opowiadała o swoich pasjach, nie tylko literackich. Nie zabrakło także życzeń od przybyłych w dużej liczbie gości. My także życzymy kolejnych 80 lat wspaniałego i, co ważniejsze, twórczego życia. Do odwołania zamknięty pozostaje odcinek ruchu Alei Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Kolegialną do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Obowiązują objazdy, są także zmiany w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Prace trwają, drogowcy zamknęli dla ruchu Aleję Kilińskiego, konkretnie odcinek do skrzyżowania z ulicą Warszawską. Ta sytuacja wymusiła objazdy, w tym zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej w Płocku. Jak podaje Płocka Spółka, objazdy będą obowiązywać na liniach 2, 7 i 140. Autobusy te kursować będą po swojej trasie z pominięciem przystanków ZOO, Ogródek Joranowski, Misjonarska i Gradowskiego. Przystanki zastępcze zostaną ustawione w obydwu kierunkach ulicy Warszawskiej, całkowicie nieczynne zaś będą przystanki ZOW Aleja Kilińskiego. Szczegółowe informacje na temat zmian i objazdów dostępne są na stronie internetowej komunikacji miejskiej w Płocku, to jest www.kmplock.eu i na kolorowych kartach na wszystkich płockich przystankach. Już w najbliższą niedzielę, 12 stycznia, odbędzie się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Największa orkiestra w Polsce zagra także i w Płocku. Pomóc mogą wszyscy. Styczeń znów będzie gorący i nie mamy tu na myśli temperatury, lecz gorące serca Polaków. Te znów zabiją wspólnym rytmem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już od jutra w całej Polsce, także i w Płocku, odbędą się wydarzenia 28. finału WOŚP. W sobotę wystartuje wiele atrakcji towarzyszących. Mnóstwo z nich także w niedzielę. Liczymy na hojność ofiarodawców, dziękuję przede wszystkim także wolontariuszom, bo to jest bardzo ważne. To jest cała armia wolontariuszy, jak co roku zaangażowanych, kwestujących na ulicach miasta, w galeriach także. Blisko 500 wolontariuszy. Natomiast to, co istotne, podobnie jak i w przypadku poprzednich lat, także i w tym roku, tymi miejscami, gdzie będziemy kwestować, poza oczywiście miastem, będą również galerie,
które również bardzo aktywnie włączyły się w tegoroczną orkiestrę i tam również będzie w każdej z tych galerii specjalny program. Podobnie jak w ubiegłych latach, centrum wydarzeń będzie w Orlen Arenie, ale wiele atrakcji odbędzie się także w galeriach handlowych. Będzie można wylicytować m.in. kolację z prezydentem Płocka, motocyklistą Pawłem Szkopkiem, lot nad Płockiem, kursy żeglarskie i motorowodne, czy karnet na festiwal Audioliver. Aukcje dostępne są na portalu Allegro i one już wystartowały. A co na gości będzie czekało w Płocku? Rozpoczniemy imprezę w Orlen Arenie biegiem po serce na mecie. To będzie bieg i marsz Nordic Walking. Natomiast od godziny 12 rozpoczynamy zabawy dla dzieci i nie tylko, również dla dorosłych i dla seniorów. Właściwie dla każdego, każdy znajdzie coś dla siebie. Będą to koncerty, wystawy, między innymi targi medyczne, kosmetyczne, jak również koncerty na scenie. Fundacja WOŚP planuje kupić sprzęt m.in. dla chirurgii, neurologii i zakładów diagnostyki obrazowej. 28 finał WOŚP uświetni zaś występ Baranowskiego. Imprezy towarzyszące WOŚP odbędą się już jutro, zaś finał przewidziano na niedzielę w Orlen Arenie. To jednak nie koniec wspólnego grania. Aukcje i licytacje będą dostępne jeszcze po zakończonym finale. Do wzięcia w nich udziału oczywiście zachęcamy. Po zimowej przerwie wracają na parkiet. Już w najbliższą sobotę SMS zmierzy się z drużyną z Elbląga. To nie będzie łatwy mecz, będzie to bowiem pierwsze starcie po świątecznej przerwie. W najbliższą środę w ramach Superligi Płocka Szkoła Mistrzostwa Sportowego zmierzy się z drużyną z Elbląga. Celem pozostaje jednak zwycięstwo. Celem, jak dla wszystkich sportowców, jest oczywiście zwycięstwo w tym meczu i awans do kolejnej rundy, do 1/4 Pucharu Polski Kobiet w tym roku. Ale to oczywiście nie jest w naszej szkole najważniejsze. Najważniejsze, że dziewczyny już tak wysoko awansowały i mają szansę nabrać sporo doświadczenia w walce z mocnym przeciwnikiem, w walce z zawodniczkami, które są już ograne na parkietach ligowych, które na parkietach ligowych występują od wielu lat. I to, myślę, to doświadczenie, które nasze dziewczyny zbiorą, będzie procentowało w przyszłości. To jest, myślę, najważniejsze w tym meczu. Przygotowania do tego meczu także nie były poprowadzone w należyty sposób, zabrakło bowiem czasu. Winowajcą była m.in. kadra. Mieliśmy przerwę świąteczną, zawodniczki były w domach, oczywiście realizowały program treningowy, a zaraz po świętach większość tej drużyny wyjechała na zgrupowanie reprezentacji Polski. Młodzieżowej reprezentacji Polski są w tej chwili w Cetniewie. Jeszcze w niedzielę będą grać mecz towarzyski. Wrócą do nas dopiero późno w poniedziałek, także zostanie wtorek na jakieś przygotowanie taktyczne i w środę już jest mecz. My oczywiście trzymamy kciuki. Serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne wydanie informacji.